Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o jednej z naszych ulubionych marek. Jest to też marka najczęściej wybierana przez naszych klientów z działu Art and Craft, ale do brzegu. Chodzi o markę Centosphere, a dokładniej o zestawy do malowania akwarelum. Akwarelum to jest technika malarska, dzięki której dzieci mogą namalować perfekcyjne obrazy akwarelowe. Tak naprawdę polega to na tym, że elementy na rysunkach, w większości rysunków są takie lekko wypukłe, dzięki czemu dzieci nie wyjadą jakby poza obrys danego elementu. No i po prostu bardzo ładnie to wygląda. Samo malowanie nie jest trudne, a efekty są, jak widzicie, bardzo ładne. W trakcie malowania pojawiają się takie mikromotywy dekoracyjne. Zestawy akwarelum uczą łączenia kolorów. Zobaczcie, w każdym zestawie macie taki wzornik, jak mieszać kolory. Te przezroczyste kropki oznaczają wodę. W każdym zestawie jest również pipeta, która pozwoli Wam precyzyjnie odmierzać co do kropelki kolory i stworzyć właśnie taki idealny kolor, który chcecie mieć. Zestawy akwarelu są, słuchajcie, bardzo różne, od takich mini zestawików, które są dla dzieci od 5 roku życia, aż do zestawów dla starszych dzieci, 7-8-letnich. Tak naprawdę to, słuchajcie, z mojego doświadczenia wynika, że i młodsze dzieci mogą próbować bawić się akwarelum i zarówno takie 13-latki będą miały z tego frajdę. Na przykład moja córka starsza do tej pory lubi malować. Na przykład macie też plakaty. O! I plakaty są o tyle trudniejsze, one niby są od 8 roku życia, ale one z kolei nie mają już tych obramowań, więc łatwo jest wyjechać już poza obrys danego elementu, więc trzeba bardziej uważać. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Moja młodsza córka właśnie malowała ten plakat i on już, jak widać, jest dużo trudniejszy. Wymaga większej precyzji. W tych zestawach dla mniejszych dzieci są po prostu, słuchajcie, większe elementy, mniej szczegółów. No i też tutaj na przykład taki mały zestaw, to ma tylko 3 farbki w zestawie. Tutaj w tym większym mamy 4 karty do pomalowania i już tutaj mamy na przykład 5 farbek. Jeszcze, słuchajcie, też zaletą tych zestawów jest to, że te farbki, które macie, one z reguły starczają na dużo więcej obrazków niż jest w zestawie do pomalowania. Po prostu są bardzo wydajne, dlatego też producent zrobił same plansze. Możecie dokupić po prostu plansze i również dalej sobie malować tymi farbkami z Waszego zestawu. Wygląda, jak jest niepomalowane. Zobaczcie, bardzo ładne są te obrazki. Mam, słuchajcie, obrazek przed pomalowaniem, a tutaj po. Zobaczcie, ładnie wyszło. Dla panów, słuchajcie, niechińskich zabawek, to warto wspomnieć, że wszystkie zestawy akwarelum produkowane są we Francji. Co znajduje się w każdym zestawie akwarelum? Na pewno karty, w zależności od zestawu różna ilość. Jak mamy duże karty, to na przykład są 3, jak mniejsze, to są 4, to w zależności musicie patrzeć po prostu na opis. Zawsze znajduje się tam pędzelek, zawsze znajdziecie pipetę. Zawsze znajdziecie wzornik do mieszania kolorów, no i oczywiście farbki. No i tutaj też w zależności od zestawu różna ilość flakoników. Też zawsze w opisie jest wszystko ładnie napisane. W większości zestawów jest również paleta, na której z łatwością pomieszacie kolory. Nie ma jej chyba tylko w zestawie z plakatami, ale za to można wykorzystać pudełeczko po farbkach do tego celu. Jeżeli Wasze dziecko ma zacięcie artystyczne, to naprawdę bardzo serdecznie polecam Wam te zestawy. Oczywiście wszystkie podlinkujemy Wam pod naszym filmikiem, jeżeli byście chcieli spróbować.
Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, oglądania innych naszych filmów. A ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Dzięki i cześć!